i prezentację realizujących drużyny tego pokoju oraz gospodarzy dzisiejszego spotkania KSS-u rozpoczynamy od drużyny gości. Bardzo się cieszę z tego, ponieważ dziewczyny mi bardzo pomogły. Najważniejsza właśnie była obrona, żeby się zgrać. I dziewczynom tak naprawdę zawdzięczam też to wszystko. Bardzo duża zaliczka przed kolejnym meczem. Myślicie, że to piąte miejsce będzie dla was? Tak, na pewno musimy się jeszcze skupić, się skoncentrować, zawalczyć jeszcze do końca, żeby te piąte miejsce zostało właśnie w nas. Tak, jest to dość duża zaliczka i bardzo się cieszymy, ponieważ bardzo ciężko przepracowałyśmy okres, w którym nie było teraz meczy, ale naprawdę bardzo się cieszymy, bo chyba to najlepszy nasz mecz w sezonie i pokazałyśmy, że warto na nasze mecze przychodzić i naprawdę zapraszamy kibiców, żeby przychodzili, wspierali nas, ale nie ma co jeszcze tutaj entuzjastycznie podchodzić do tego piątego miejsca, ponieważ jest jeszcze jeden mecz. Tak, to prawda, naprawdę bardzo fajnie zagrałyśmy zarówno w obronie, jak i w ataku, ciągnęłyśmy też kontrę. Bardzo się cieszymy, teraz tak na gorąco wszystko, ale naprawdę bardzo się cieszę i mam nadzieję, że ten mecz w Chorzowie też wygramy. Mamy nadzieję, nie będziemy patrzeć na pewno na bramki. Jedziemy za tydzień do Chorzowa, żeby wygrać i cieszyć się z piątego miejsca. No, można dzisiaj naprawdę wielkie brawa skierować do naszej bramkarki, bo nie dość, że świetnie broniła te rzuty karne, jeszcze wypuszczała kontry, naprawdę rewelacyjnie, ale też należą się brawa całemu zespołu, bo naprawdę walczyłyśmy bardzo mocno. A ja uważam, że tak, trochę obawiałem się z tego względu, że graliśmy naprawdę bardzo dobrze końcówkę sezonu. W momencie, gdy wyszliśmy do tych play-offów i ja powtórzę się, to może być śmieszne, ale gdy to wszystko spadło z dziewczą, to cała odpowiedzialność za wynik, one zaczęły grać inną piłkę i to było zauważalne. Za tym gorące podziękowania życzę Państwu miłego